będziemy sprawdzać, jak dobrze kupujemy różne rzeczy. Będziemy sprawdzać, kto taniej, kto szybciej kupi daną rzecz. Mamy przygotowane koło fortuny, na której znajdują się różne przedmioty codziennego użytku lub nie. Dostaniemy piłkę, musimy iść do sklepu, kupić piłkę i kto znajdzie tańszą piłkę, wygrywa 20 zł. 20 zł? Tak. A ile będzie przedmiotów? 5. Czyli stówkę można zgadnąć. Stówkę można zgadnąć. Spoko. Tak samo spoko jest, jak subskrybujecie mój kanał. Taki czerwony przycisk zmienicie tam na dole na szary. Bartek mówi, żebyś nie pokazała palca, bo twój palec jest za chudy. Taki czerwony przycisk tam na dole naciśnijcie na, zmieńcie na szary. Jak wylosujemy daną rzecz, zejdziemy na dół oczywiście do galerii, bo jesteśmy na parkingu, to mamy 10 minut, żeby tą rzecz znaleźć. Jeżeli kupimy rzecz w jednym sklepie, to nie można już wrócić do tego sklepu. Losujemy pierwszą rzecz, którą musimy kupić. Kwiata. A mogę iść na dwór i zerwać i wydać 0 zł? Nie. Kurde. Dobra. 3, 4, start. Mamy mało czasu, ale pierwszym sklepem, do którego pójdziemy, jest Pepco. Ze względu na to, że tam są właśnie takie małe, kwieciste może rzeczy, coś znajdziemy na pewno tam. Mam nadzieję, że później nie będę tego żałowała, że teraz pójdę do Pepco, bo już potem do tego sklepu nie mogę wrócić. Okej, widzowie, na start albo idziemy do kwieciarni, albo do Pepco. Widzę, że Paweł idzie na dół, czyli idzie do innego sklepu. Tam podejrzewam, że może być ciężko z kwiatami, tylko mam nadzieję, że tutaj coś znajdziemy fajnego. Myślę, uznałem, że pójdę do kwieciarni, bo przecież tam mogę kupić, nie wiem, jedną różyczkę, jednego tulipana czy cokolwiek innego. A takie rzeczy są po złotówkę, dwa. A obstawiam, że Ola pójdzie i kupi coś w doniczce. Znalazłem kwieciarnię, idziemy do środka. Ja mam pytanie, ja bym potrzebował pojedynczego, jak najcięższego kwiatka. 4 złote, goździk. Goździk jest po 4 złote, nie ma pani nic tańszego? No dobra, to poproszę goździka w takim razie. Szczerze mówiąc, myślałem, że coś takiego będzie kosztować mniej, a nie 4 zł. No ale już nic, i tak mi zostały 3 minuty, bo przeszedłem całą galerię, żeby tu dojść, nie zdążyłbym nigdzie indziej iść i szukać. Dlatego no mamy już kwiatka za 4 zł. Mam nadzieję, że jakimś cudem pokonamy Olę. Jednak zmiana planów, bo stwierdziłam, że Pepco może mi się przydać później, dlatego idziemy teraz do sklepu, który jest troszkę droższy. Idziemy teraz do Homli. Tutaj jest dużo kwiatków, 50 zł, trochę dużo. Wydaje mi się, że wybraliśmy, za 15 zł kupujemy takiego kwiatka. Zostały nam 3 minuty, także na spokojnie idziemy do miejsca spotkania. Mam nadzieję, że Paweł kupił coś droższego. Oli jeszcze nie ma przy wyścigówce. Myślę, że za spóźnienie tutaj powinna pójść jakaś dyskwalifikacja. A została jej niecała minuta. Patrzcie, idzie, a zostało, kurczę, kilkanaście sekund. Ile taki kosztował? A ile twój kosztował? A dużo. 4 złote. Serio? Znalazłem taniej? No, znalazłeś taniej. A ja poszedłem do kwieciarni i wiesz... To jest prawdziwy? Tak, to jest prawdziwy. I ja byłem pewien, że wiesz, że złotówkę dwa będzie kosztował jakiś mały kwiatek, 4 złote. I tak myślę, kurde, nie, no Ola znajdzie coś... Nie, coś ja za 15 złotych. Więc ja kupiłam takiego kwiata. Ej, ale bardzo ładny, postawimy go gdzieś w domu. No, za to mój zaraz zmięknie, nie? No, bo ale mimo wszystko, wody, dwie dyszki są dla mnie. Dwie dyszki dla ciebie. Może dam jakiejś pani na poprawę dnia. A, fajnie. Może byś mi dał kwiata? No masz. No dziękuję, z nim będę chodzić. Losujemy kolejną rzecz. Dodatek do kuchni. I to jest jakby dowolność tutaj, jest duża. Tak. Zobacz, gdzie idę. Gdzie idziesz? Zobacz. Tym razem chyba pójdziemy jednak do Pepco, bo wydaje mi się, że tam będzie najtaniej znaleźć jakiś dodatek do kuchni. Dobrze, że poprzednio nie wykorzystałem Pepco, bo teraz jest na to idealny moment. I coś podejrzewam, że ona też chce tam iść. Bo w jakimś Home & You czy czymś takim, takie rzeczy będą drogie. A w Pepco na pewno znajdę jakiś pojedynczy widelec, talerz czy coś takiego. Jest już nasz sklep na horyzoncie. Nasz też. O, 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 o. 5 złotych sztuka. Dobra, my sobie podpatrzymy, co ona weźmie i my postaramy się znaleźć coś tańszego po prostu. Mam coś, gdzie nie? Nie patrz, ile ja mam ceny. No to ty też nie patrz, ile ja mam ceny. Nie patrz, co ja biorę. No i czemu patrzysz, co ja biorę? Miseczka kosztuje 2 złote, lejek też kosztuje 2 złote. I chyba nic tańszego niż 2 złote nie znajdziemy. No na razie mam coś takiego za 3 złote, nie? Są łyżki po złoty 50. Znalazłem nawet łyżkę za złotówkę, bierzemy to. Została minutka, także lajtowo dojdę. 99 groszy za co dałem. Zostało połowy 28 sekund, jestem ciekawa, czy zdąży. I idzie. Niestety zdążył. Ile? 2 złote. Złotówka. Jak mi to zrobiłeś? Lajtowo. Ja patrzyłam na wszystko w tym sklepie. Złotóweczka. Kto bardziej potrafi oszczędzać pieniądze w tej rodzinie? No, no ja potrafię. Ale to akurat prawda. Swoją drogą, fajny pomysł na niskobudżetowy odcinek. Nie wydasz to 20 zł łącznie. Nie wiem, że o to chodzi. Losujemy już trzecią rzecz w dzisiejszym odcinku. Burger. Ale mam pomysł, ale mam pomysł. Jaki masz pomysł? Nie powiem, synchronizujemy zagarki. Ola, słuchajcie, na pewno pójdzie po cheeseburgera, ale nie pomyśli, żeby wziąć go w zestawie, bo tu chodzi o cenę samego burgera, tak? W zestawie będzie ona mniejsza, kupi oczywiście po drodze frytki i tak dalej, no ale burger finalnie będzie tańszy. Jestem ciekawa, czy jak pójdziemy do Maka i pójdziemy do tej maszyny, jak zaczniemy wyciągać dodatki, to czy ten burger będzie w tej samej cenie? Musimy to sprawdzić. My sprawdzimy o to, co ja mówiłam. Znajdziemy hamburgera. Nie, będzie tyle samo kosztowało. Nie pomyślałaś o jednej podstawowej rzeczy, młoda. Jakiej?
zapłacisz. Okej. Okay. W Tuforiu burger jest taniej. Płacisz 3,50 za burgera, 3,00 za frytki. No ale widzisz chyba całe Tuforiu, czy nie? No nie, no burger się liczy, cena burgera. Burger jest na paragonie. No zaraz ci pokażę. Nie włączyłem tu niestety nagrywania, ale okazało się, że cheeseburger w Tuforiu kosztuje 4 zł, a Oli hamburger też kosztuje 4 zł. Czyli zremisowaliśmy. Idealnie nasz czas minął i idealnie dostaliśmy oboje burgery w tym samym czasie. No, czyli ty zapłacisz 4,50? Nie, 4 złote. Serio? Tak. To obniżyli, bo 4,50 ogólnie kosztuje. Gdybyś wziął z hamburgerem, to byś wygrał. To wygrał, żeby było za 3,50. Jest taka szansa. No. Jemy swoje burgery i idziemy dalej kupować. Obiadek zjedzony, teraz możemy wylosować kolejną rzecz. Autko. Czas start. Let's go. A lecimy. Co z tatą? My idziemy do Smyka, bo tam na pewno zjemy fajne autko. Empik i Smyk będą drogie, dlatego ja chyba wybiorę się do TK Maxa. No tylko tu jest kolejka do wejścia. Przez tą kolejkę najprawdopodobniej się nie wyrobię, ale oprócz Smyku i Empiku jest tutaj chyba jeszcze taki jeden sklep z zabawkami z tego co kojarzę. I tam jest na pewno taniej niż w Smyku. Mysie Pysie się nazywa. Idziemy do Mysi Pysi, czy tam Misi Pysi, jakoś tak. Tutaj szukamy autek, mam nadzieję, że coś będzie taniego i fajnego. Tu jest 8, 8, 8. Chyba nic tańszego nie znajdziemy, dlatego 8 złotych to jest nasze minimum. O dziwo nie spotkaliśmy Pawła w tym sklepie, no ale autko jest kupione, 8 złotych kosztowało. Teraz biegniemy szybko do góry, bo tam jest nasze miejsce spotkania. Zostało nam 5 minut, więc idziemy sobie na spokojnie. Biorę coś takiego za dyszkę. W sumie tak teraz już po zakupie naszej sportowej bryki pomyślałem sobie, że w sumie mogłoby być to naklejka czy coś takiego, bo tam było napisane samochód, nie było napisane w jakiej postaci. Także tak naprawdę mógł być to chociażby rysunek samochodu, ale już trudno. Mam nadzieję, że Ola też kupi samochodzik taki zwykły jeżdżący. I wydaje mi się, że w żadnym sklepie poza tym nie będzie tańszych aut. Właśnie zobaczyliśmy Pawła i że tam z drugiej strony galerii, czyli z takiego miejsca, gdzie nie ma sklepów takich z zabawkami. Jestem ciekawa, co on znalazł. Co masz? Samochód. No pokaż. Gdzie kupiłeś go? Misiach Pysiach. Gdzie są Misie Pysie? No przecież są Misie Pysie tu na dole. To jest tańsze od Empiku i czegokolwiek. Założę się, że nie masz tańszego auta. Ile to kupiłeś? Bo swoją drogą patrzę na nazwę. Siku, wiem, Siku. Widziałam, Julek się kiedyś z tego śmiał. Dopiero teraz zauważyłem. 10 zł. Serio? Tak. Żartujesz sobie? No serio, 10 zł. 7,99. Co ty gadasz? W Smyku. W Smyku było taniej? Ale Misie Pysie z kamerzy. Cofam wszystkie moje słowa. Myślałem, że właściwie w Empiku będzie drożej. A ja myślałam, że pójdziesz tam, gdzie my, że nie pomyślisz, że jest taki sklep. Dlatego ja mówię, dobra, idę do Smyku, bo Smyka też pewnie tam pójdzie. Dostajemy finałową rzecz. Mam nadzieję, że tym razem wylosuje się. A czemu tym razem? Innego. Czy ogólnie? No. Piłka. Piłka. Burza mózgów. Synchronizacja zegarków, ja już mam plan. Ja nie mam planu za to. Wydaje mi się, że w Zokarinie takie małe piłeczki dla kotów mogą być tanie. Aczkolwiek nie wiem, czy nie będzie tanie w Empiku, takie piłko kulki, coś takiego. To teraz idziemy do TK Maxa zobaczyć, czy znajdziemy jakąś fajną piłeczkę dla psów lub dla kotów. Może coś takiego znajdziemy, będzie tańsze na pewno niż taka duża piłka dla dziecka. Lipa jest. 20 zł jest najtańsza rzecz. Zobaczymy to. Będzie czego? To wydaje mi się być najtańsze. Ostatecznie nie znaleźliśmy nic innego, dlatego bierzemy tą piłkę za 19 zł dla psów. Przyszedłem na szybko całe Empik i nic takiego tutaj niestety nie ma. Idziemy zrealizować to, co mi pierwsze wpadło do głowy, czyli Zokarinę. 11 zł takie piłeczki. Jest za 4,50. Dobra, bierzemy na razie tą za 4,50. Zostały mi niecałe 3 minuty, a muszę jeszcze przejść całą galerię, także po prostu biorę to za 4,50 i idziemy do Olci. Przy kasie znalazłem coś takiego. Zostało nam 10 sekund i Pawła nie ma. Już czas minął, więc nie ma Pawła, więc przegrał. Ja czekam, aż wróci i z racji tego, że nie zdążył, to będzie czekała na niego kara. Chyba się, słuchajcie, czasowo nie wyrobię, żeby dojść i będę dyskwalifikowany w tej rundzie, bo została mi niecała minuta na przejście całej galerii. Idzie pan Spóźnialski. Co Spóźnialski? To przecież jest 3 minuty po czasie. No ja stoję o 5 minut tutaj. No ale tu jest wyścigówka. No ale trudno, no ja czekam na was. Ale tu jest wyścigówka. Nie no, żartuję, spóźniłem się, nie wyrobiłem się. Za ile znalazłeś piłkę? No teraz już się nie liczy, bo ty. No ale mimo wszystko, za ile znalazłeś? 20 zł. A ja za 3. Za 3 gdzie byłeś? W Zakarinie byłem. 3,51. Ja kupiłam taką dużą piłkę dla naszych piesków. Ta, dla naszych piesków, oni ją zjedzą w sekundę. Tak, to może dać kotom bardzo. A biegłem. No właśnie widzę. Jak się nie wyrobiłem. Ogólnie za to, że się spóźniłeś, to jest dla ciebie kara 20 zł dla mnie. A to jest kara? Że 20 zł dla ciebie? No. No a dlaczego tak jest? Nie ustalałaś tego przed. To ja w ogóle nie kupił, tylko bym tam stał. No bo nie, bo gdybyś nie kupił, to też byś miał karę. Ale to nie moja wina, że jakaś pani przede mną stała i smakołyki dla pieska wybierała. No to trzeba było powiedzieć jej, proszę pani, pani się przesunie, ja muszę kupić, bo ja mam challenge, no.
To jaki jest w końcu wynik? Remis chyba. Ja wygrałem dwie, ty wygrałaś dwie, jedna była zremisowana. Czyli nikt nikomu nie daje pieniędzy. Za to mamy fajne rzeczy do kuchni, fajne. Dla piesków, autka mamy dla dzieci z naszej rodziny. Widzisz, same plusy z takiego odcinka. Opłacało się. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na Sandy. A nie, nie wpadajcie tu. Nie, no wpadajcie na Sandy. Ale nie tu, bo tu nie ma Sandy, tylko wpadajcie tu proszę bardzo na sandy.pl. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!